Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić mydło w płynie, czyli tak zwane szare mydło. Jest to mydło potasowe. Wbrew temu, co sądzicie, szare mydło to nie jest mydło, które ma kolor szary, tylko to jest mydło wykonane za pomocą wodorotlenku potasu. I jest ono płynne. Tu mamy wodorotlenek potasu. Ja już wszystkie składniki odmierzyłam, żeby Wam nie zawracać głowy tym całym ważeniem, mierzeniem. Mamy olej rzepakowy, wodorotlenek potasu, wodę destylowaną. Recepturę znajdziecie pod spodem filmu. Więc zaczynamy od tego, że wodorotlenek potasu musimy rozpuścić w wodzie destylowanej. W przypadku wyrobu mydła szarego nie musimy się martwić zbytnio o temperatury. Może być roztwór przegrzany, podgrzany, więc nie wkładam tego do wody z lodem, jak zwykle. Ale i tak wkładam do innej miski, bo w razie gdyby mi naczynie pękło, to w którym rozpuszczam ten wodorotlenek potasu, to nie chciałabym, żeby to się rozlało po całym stole. I tak powolutku wsypujemy to i mieszamy, starając się nie wdychać oparów, ponieważ opary są szkodliwe. Najlepiej robić to gdzieś na dworze lub przy otwartym oknie. Kiedy już mamy rozpuszczony cały wodorotlenek potasu, zerknijmy jeszcze w głąb tego naczynia, czy nie zostały nam żadne grudki, które mogłyby być potem drażniące. Możemy przystąpić do wytwarzania mydła. W tym przypadku nie musimy się martwić w ogóle o temperatury. Ja mam tutaj już podgrzany olej rzepakowy. Rozpuszczony wodorotlenek potasu wlewamy pomalutku do oleju, jednocześnie go mieszając. Ja od razu będę mieszać blenderem, ponieważ mydło potasowe miesza się bardzo, bardzo długo, a chciałam zaoszczędzić Wam czasu. Naczynie szklane, które używam, jest naczyniem żaroodpornym. Gdy Wasze mydło ma jednorodną konsystencję i jest takie trochę zgęstniałe, można je włożyć do piekarnika. I teraz takie mydełko wkładamy do piekarnika. Piekarnik nastawiamy na temperaturę około 75 stopni. I wstawiamy tu mydełko. I to mydełko trzymamy, dopóki nie zrobi się przezroczyste. Od czasu do czasu trzeba je przemieszać w tym piekarniku. I wówczas, gdy zrobi się przezroczyste, będzie dobre. Od czasu do czasu mydełko trzeba wyjąć z piekarnika i zamieszać. Jak widzicie, mydło już się robi gęste, takie zsiadłe, a musimy doprowadzić do tego, żeby było przezroczyste. Jak widzicie, mydełko z czasem robi się coraz bardziej przezroczyste. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie w momencie, gdy robi się coraz gęstsze, można zacząć używać łyżki do mieszania zamiast blendera.
O, i na tym polega podgrzewanie mydła, żeby wyjąć to, zamieszać, wstawić z powrotem, aż dopóki nie uzyskamy całkowicie przezroczystej masy. Jeżeli Wasze mydło się rozwarstwia i nie chce się zsiadać, nie robi się taka gładka masa, tylko jest rozwarstwione, pływają grudki mydła w oleju, to się nie przejmujcie, wyłączcie piekarnik i zostawcie mydło na noc, po prostu niech się odstoi. Na następny dzień wyjmijcie, porządnie zamieszajcie i znowu podgrzewajcie. To powinno pomóc. Jeszcze musimy je wstawić, bo jest jeszcze całkowicie białe. Po jakimś czasie nasze mydełko przejdzie w taką rodzaj takiej galaretki jakby. Nie będzie już takim budyniem ciągnącym się, tylko taką galaretką. I to jest oznaka, że to mydełko jest już dobre. Ono powinno być przezroczyste, ale ponieważ mocno je mieszaliśmy, więc jest trochę spienione i jest mało przezroczyste w tej chwili, ale w momencie, gdy to powietrze wyjdzie z niego, ono zacznie się robić coraz bardziej przezroczyste. I za chwilę pokażę Wam, jak używać tego mydełka. I teraz, gdy to mydło mamy zrobione, pokażę Wam, jak z nim postępować. Ja to mydło robiłam do celów gospodarczych, to znaczy do mycia i do oprysków w ogrodzie roślin na mszyce. W tym celu muszę je rozpuścić. Takie mydło wcale się tak super dobrze nie rozpuszcza. Najlepiej je dodać do gorącej wody i zagotować z tą wodą, podgrzewać. Wówczas ono się szybko dosyć rozpuści. No i moje szare mydło jest w tej chwili całkowicie rozpuszczone i w tej formie nadaje się do pryskania mszyc w ogrodzie. Opryskajcie je w słoneczny dzień, a zobaczycie, że żadna z nich nie przeżyje na pewno. Nadaje się ono także świetnie do mycia różnych rzeczy w gospodarstwie domowym, ale jeżeli by Wam przeszkadzało, że jest ono takie rzadkie, no bo wiadomo, po rozpuszczeniu w wodzie jest ono rzadkie, możecie dodać do niego soli. Zobaczcie, jak sól zagęszcza mydło. To samo możecie zrobić, jeżeli robicie mydło ze szlachetnych olei do mycia się. Możecie użyć oliwy z oliwek i w tym momencie po rozpuszczeniu go w wodzie możecie dodać soli celem zagęszczenia, możecie dodać mleka, aby miało więcej właściwości pielęgnacyjnych, możecie dodać jakieś olejki, możecie dodać zapachy, kolory, co Wam się żywnie podoba. Ja niezbyt lubię, szczerze mówiąc, szare mydło robić do celów pielęgnacyjnych, ponieważ bardzo trudno jest dostać wodorotlenek potasu odpowiedniej jakości i tak naprawdę on jest w różnych stężeniach i nigdy nie wiadomo, co nam z tego mydła wyjdzie, czy nam wyjdzie coś, na ile to będzie żerące to, co nam wyjdzie. Jeszcze troszkę soli. Jak widzicie, mydło robi się białe, ale nie każde się tak zachowuje. To zależy od użytego tłuszczu. Ja użyłam tutaj oleju rzepakowego, dlatego że jest on najtańszy po prostu. A to jest takie dla mnie gospodarskie mydło. Nie mam zamiaru tutaj wydawać na to dużo pieniędzy. Ale już widzicie, że mydło robi się takie bardziej gęste. Robi się takie mleczko z niego. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmu. Aha, jeszcze jedno.
Pozostałe szare mydło, nierozpuszczone, przekładamy sobie do jakiegoś wygodnego pojemniczka, plastikowego, drewnianego, szklanego, obojętnie jaki będziecie miały pod ręką. Najlepiej nie aluminiowego i przechowujemy do użycia. W zasadzie nawet można przechowywać je do roku czasu. Przed użyciem należy je rozpuścić lub używać w takiej stężonej formie pasty i macie doskonałe mydło, bardzo przydatne w domu i ogrodzie. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Na koniec będą przepisy.